Hej, konnichiwa. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się następującym zagadnieniem, tak zwanym katakana go. Zapraszam. Katakana go są to wyrazy oczywiście zapisywane w katakanie i można wyróżnić cztery grupy, jak widać na slajdzie otwierającym. Pierwsza grupa to wyrazy zapożyczone z języka obcego wraz z ich znaczeniem, stworzone na podstawie brzmienia lub pisowni oryginalnych słów. I rzućmy okiem na przykłady. To są przykładowe słowa, na pewno wszystkim znane. Część zapisana w katakanie według wymowy angielskich słów, jak na przykład knife, coffee, internetu, size, cheese. Oraz na podstawie pisowni, takie jak na przykład tomato, bo po angielsku bardziej wymawia się tomato. I oprócz tego mamy jeszcze takie przykłady jak banana i piano, gdzie zarówno pisownia, jak i wymowa jest podobna. Tak więc takie słowa brzmią podobnie do oryginałów i używane są w tym samym znaczeniu co one. I drugą grupą, którą chciałbym omówić, jest grupa tak zwanych wasei ego. Analizując tę nazwę po znakach, mamy ego, czyli język angielski. Wa oznacza coś japońskiego, na przykład łaścy, czyli taki pokój w stylu japońskim. I sei, czyli stworzone, więc jest to angielski stworzony w Japonii. Więc japońskie słowa stworzone z angielskich słów. Są to takie słowa, które są podobne do angielskich, ale stworzone w Japonii przez Japończyków. I teraz spójrzmy na przykłady. Gaadoman, jak widać, jest stworzone ze słów guard, czyli ochrona, i man, czyli człowiek, co ma oznaczać ochroniarza. Na co w angielskim mamy słowo na przykład security guard i nie ma właśnie czegoś takiego jak guardman w języku angielskim. I mamy następne słowo image up, stworzone ze słów image, czyli obraz, właśnie w tym przypadku siebie, i up jako w górę, więc mamy tworzenie lepszego wizerunku. Można tak powiedzieć, że to jibun no image o up suru, coś takiego. Trzeci przykład to touch panel. Oczywiście mamy tutaj dotyk jako touch i panel, wiadomo, panel. I to oznacza touch screen. Oczywiście touch panel, takiego słowa w angielskim nie ma. Dalej, ciagaru, cheer, czyli dopingować, wiwatować, girl oczywiście dziewczyna, więc wiwatująca dziewczyna. Chodzi oczywiście o cheerleaderkę. Następne to otobaj. Powstało ze słów auto, czyli automatic, automatyczny, i buy jest to skrót od bike, czyli rower, więc automatyczny rower, co daje nam motor, albo po angielsku motorbike. I ostatnie z tej grupy to łajsiacy, oczywiście ze słów white, łaj od white, czyli biały, i siacy od shirt, czyli koszula, biała koszula. Trzecia grupa to angielskie słowa wykorzystane w języku japońskim w całkiem innym znaczeniu. Pierwszym bardzo znanym słowem w popkulturze japońskiej jest tak zwany aidoru, powstałe z angielskiego słowa idol, idol, lecz oznaczają w japońskim konkretnie inną grupę osób, najczęściej grupę młodych, tańczących i śpiewających dziewczyn. Jeśli wpiszemy idol w przeglądarce i klikniemy na obrazy, to pojawią się nam właśnie same takie zdjęcia przedstawiające żeńskie grupy wokalne, więc to słowo zarezerwowane jest konkretnie pod tę grupę osób. Kolejnym ciekawym przykładem jest słowo tension, z angielskiego tension, czyli napięcie, lecz w języku japońskim oznacza coś zupełnie jakby odwrotnego. Jest to takie podekscytowanie, używane razem z takimi słowami jak takai, czyli tension ga takai, czyli ktoś jest tak właśnie bardzo podekscytowany. Aczkolwiek nie zapytamy kogoś w ten sposób, kyo tension wa do. I spójrzmy jeszcze na tą stronę. I mamy tutaj kiga noranai toki demo tension ageru kokonotsu no hōhō. Czyli właśnie 9 sposobów na to, jak podnieść właśnie tą w sobie energię, nawet w chwilach, gdy kiga noranai, czyli gdy jesteśmy tacy ospali, niechętni do życia. I tak, kaori o katsuyō shite tension o ageru, czyli używać różnych zapachów i tym właśnie podnieść sobie tą jakby energię do życia. Karada o ugokashite miru,
czyli spróbuj poruszać ciałem, chodzi o właśnie o sport różnego rodzaju, skina ongaku o kiku, czyli słuchać ulubionej muzyki, doki doki suryo na koto oshitemiru, czyli spróbuj robić coś takiego, co podniesie twój puls, co sprawi, że serce będzie biło szybciej, issyun de dekiru jiko saimin maido kontrolu o kaketemiru, czyli spróbować takiej właśnie autohipnozy. Następnie omoshiro douga ya nakeru douga nado genki ni naru douga o miru. Czyli jakiś zabawny, śmieszny film lub taki, który wyciska łez, bo mówi się, że właśnie płacz uwalnia od stresu i ogólnie taki film, który poprawi ci nastrój. Następnie kafein iri no nomimono o nomu, czyli pić jakieś napoje z dużą zawartością kofeiny. Dalej karafuru na iro o me ni ireru, czyli oglądać jakieś kolorowe rzeczy, ogólnie taka jakaś koloroterapia. I toriaezu aratte miru, czyli przede wszystkim spróbuj się śmiać, śmiej się. Więc to nam potwierdza, że tension to jest taka właśnie pozytywna energia, takie podekscytowanie czymś. I wróćmy do naszych przykładów. I dalej mamy naiv. Pochodzi od angielskiego słowa naiv, lecz nie oznacza tak stricte osoby naiwnej, ale kogoś wrażliwego, prostodusznego. Następnie adoresu pochodzi oczywiście od angielskiego słowa address, ale oznacza tylko adres mailowy, bo oczywiście domowy to jiusho. I ostatnie handoru z angielskiego handle. Niby jest w japońskich definicjach, że jest to zamiennik na totte, czyli klamka, uchwyt, ale używane jest najczęściej jako słowo oznaczające kierownicę. Nawet wpisując właśnie handoru w przeglądarce i gdy weźmiemy właśnie grafikę, to mamy same kierownice. Następna grupa słów to słowa skrócone i powstały poprzez wybranie części z oryginalnych słów, tworząc nowe. I pierwszy przykład, terebi, to skrót od television i na niebiesko jest właśnie zaznaczone, które słowo zostało jakby wyjęte i użyte w języku japońskim. Dalej mamy smacho, czyli smartphone. Jest sporo sposobów na zapisanie tego słowa w języku japońskim, jest właśnie smartphone, smartphone też. Można znaleźć taki zapis, ale taki skrót to właśnie smacho. Dalej mamy korabo, pochodzące od słowa collaboration. Nawet w języku polskim jako slang istnieje kolabo, bardziej w klimatach rapu, jako współpraca raperów albo producentów celem stworzenia utworu. Następnie mamy bardzo znany przykład pasokon. Jak widać, powstał ze słowa personal computer, a dokładnie z jego japońskiej wersji personal computer. I tutaj właśnie wzięte są te znaki i powstało pasokon. I ostatnie eakon, czyli klimatyzacja, od air conditioner, czyli air conditioner, czyli właśnie klimatyzacja. To wszystko w tym odcinku, dziękuję za obejrzenie. Oczywiście takich słów z każdej grupy jest o wiele więcej, to tylko kilka przykładów, ale jeśli chcecie, żeby powstała druga część tego odcinka z nowymi, innymi ciekawymi przykładami, to jeśli pod tym filmikiem pojawi się 50 lajków, to zrobię drugą część. Tak więc zapraszam do lajkowania i do zobaczenia za tydzień.